Takie pytanie, bo to jest czas podsumowań trochę, o takie top 3 momenty w czasie grania z orzełkiem na piersi. Top 3. Debiut, na pewno debiut. Debiut jest zawsze to takie spełnienie marzeń z dzieciństwa. Myślę, każdy chłopak, który gra w piłkę, chce reprezentować swój kraj i usłyszeć hymn narodowy przed meczem. To jest na pewno to. Myślę, że dla mnie też takim ważnym momentem była sytuacja, w której trener Nawałka jakby tak powiedział, że teraz ja jestem numerem jeden w trakcie eliminacji do Mistrzostw Europy we Francji. Myślę, że to był dla mnie taki też moment, do którego się dążyło, tak? Przez wiele lat. A trzeci moment? Nie wiem, może ten jutrzejszy będzie takim topem też. No. Tomek Wodarczyk, Meczyki. Łukasz, nie wiem, czy pamiętasz, po Euro była taka ankieta o powtórzenie rzutów karnych z Portugalią. Ponoć głos tutaj selekcjonera zadecydował, że nie były powtórzone, ale tak może trochę bardziej poważnie. Gdybyś ty miał taką moc teraz, daję ci, nie wiem, pilota do przewijania i mógł powtórzyć jedną rzecz z twojej kariery reprezentacyjnej. To te karne, to tak? Od razu. No. Jakbym mógł, to od razu. Siedziały ci tak jak... Znaczy nie wiem, czy by efekt był inny, ale chciałbym sobie dać jeszcze raz szansę. Taki moment w twojej karierze właśnie, który tak ci siedział w głowie, że mógł potoczyć się lepiej? Tak. No nie, myślę, że to wynikało właśnie z tego, że to było na takim etapie rozgrywek, że jedna bądź dwie sytuacje pozwoliłyby naprawdę przejść do takiej historii. Więc no jest to taki no. Na pilota właśnie moment. No.